Nazdar lidi, tady Bedwolf u prvního partu let's play na Zaklínače 2, takže budu dělat celkem 4 let's playe. Asi udělám tak jeden díl týdně, někdy něco víc, záleží jak budu mít náladu, čas, znáte to. Doufám, nevím jestli mám pořád ještě ozvěnu, tak zase jsem něco zkusil, něco novýho, tak třeba to teď funguje, bude fungovat. Jej, teď jsem zjistil, že mám docela problém, protože tady je docela stupidní... No vidíte. Tady je docela stupidní načítání pozic, protože to máte sezený úplně nesmyslně, no nic. Tak, teď dáme novou hru. Nevím, jestli mám použít pozici za Zaklínače 1. Nějaký mám. Aj tak jo, použiju. Tak. Já jsem klikl, aby jsem se napil tutoriál. Na to nevá. Stejně už jsem to dlouho nehrál, tak se mi tutoriál bude třeba. Joj. Budu mít asi. Možná trochu lucky. A loadingy budou strašně to. Neštěstí. To nenačítat na tolik. No ne, že by v týle vždy byly to naše dání strašně, ale mě se to občas načítá, protože když budu točit, tak on to ten frap strašně žere. Takže tohle ještě není začátek, tohle je tutoriál. Jop, já vím. Já vím. Tohle si ještě pamatuju. Uč džurava, buty mokré, zaraza. Ještě jedna podmokla džura. Tak, inventář. Jo, já vím. Vezmeme si boty. Pane šu, boty. Přijdeš promočený, koukejte, jsou nějaký zelený. Nečí výlex. Já to mám recepty. Jo, počkej, to se mám přečíst, co? Jsem nějaký ten druhý. Jo, já vím. Tohle je tutoriál. Tady ještě ten začátek tutoriálu znám. No jo, trochu se to fakt seká. Ale je to úplně... Ježiš. Nejvíc mě štve, že když běží, to je trochu hodně vidění. Já se tak rychle posadil. Ktoś ty? Nie mam złych zamiarów. Pozwolisz mi spojrzeć na twoje rany? Jo, nie wyglądasz na wędrownego kapłana. Psie krwie! Boli nawet kiedy mówię. Tylko zbroja trzyma mnie w jednym kawałku. Sprowadzę pomoc. Zbędny trud. Tutaj ludzie nie otwierają drzwi obcym. Poszukaj lepiej mojego giermka. Mą ostatnią wolą jest złoić mu skórę za ucieczkę przed trupojadami. Znalazłem jego ciało na plaży. Przygotuję dla ciebie eliksir uzdrawiający. Napój najpewniej cię zabije, bo nie jesteś wiedźminem. Ale tobie wszystko jedno. Jednak istnieje szansa, że twój organizm przezwycięży toksyny w eliksirze i zregeneruje się. Wolę zdechnąć pod opłotkami, niż zostać mutantem. To tak nie działa. Leż spokojnie, nie ruszaj się. Muszę poszukać ziół. Idziemy pro bylinki. Jup, ja wiem. Jo, teď použijeme medailon. A, ještě tady. Jo, to vím, to je univerzální tlačítko, co trlo. Tak dáme alchymii a uděláme lektvary. Uděláme léčivý elixír, jo? Tak jo. Tak na míčku. To pak všechno uvidíte, jak to je. Já si říkám, že z toho tutoriálu musíte být akorát zmatený, protože já to všechno přeskakuju, protože už vím, jak to je. A hlavně ten tutoriál není tak epický, jako ten začátek, ten úplně epický.
Mam eliksir. Wypij do dna, staraj się nie wyżygać. Wobec celata epicka. Wie to rzekam, to epicki, epicki. Nie umarłeś od razu, to dobrze rokuje. Ale o niczym jeszcze nie przesądza. Teraz musisz tu siedzieć i czekać. Nie jesteś mutantem, więc dopiero po dniu albo dwóch będzie można cię stąd zabrać. Dzięki, Wiedźminie. Na krewę. Jakoś wcześniej nie było czasu. Jestem Geralt z Rivii. Eryk z przeprawy. Nazywam się taki. Swici ty, tyle. Chciałem spróbować sił na arenie, ale zaskoczyły mnie trupojady. Wystraszyły... Może... A, dobrze, ciała prze... Wracaj do zdrowia. Weź moje... Dzięki, Eryku. To ja... Tak, tutorial... Ten tutorial je v podstatě dobrý jen v tom, že vám učí, jakou obtížnost hry byste si měli zvolit. A tak nejdřív jdeme do arény, tam nám to právě. Kto tam se dobíjá po noci? Wynocha, bo psa mi poszczuje. Po tej stronie muru mam trupojady, więc psy wydają się lepszym wyborem. Dowcipniś, co? Zawsze wydaje się wam, że jesteście zabawni. Ale gdy wychodzicie na arenę, to przechodzi wam ochota do żartów. Nie staram się być dowcipny, jestem przemoczony i zmarznięty. Wpuść mnie. Aha, wąpierz. Nie zaproszę do środka krwiopicy. Co to, to nie. Wiedz, że mam tu węgorzyki w czosnku. I co ty na to? Chętnie poddam się próbie węgorza w czosnku i bieżącej wody. Próbie piwa też. Kto cię tam wie, kim jesteś? Złe szwenda się po nocy i zwodzi porządnych ludzi. Zaczekajmy do rana, aż kur zapieje. Jak nie czmychniesz, to cię wpuszczę. Mam czekać pod murami? No, ej, ty tam! Poszedł. Lepiej poszukam miejsca na odpoczynek. Ja wiem, tyhle věci si ještě pamatuju. Jsem si to všechno naučil zpátky během 3 vteřin, co jsem ketel s mopy a zároveň načet svoji úzinnou pozici, což bylo trochu maso, až jsem... Tahle hra není jako zas tak lehká, třeba na střední obtížnosti a už je to jako už nějaká ta výzva, víte co, na vždy třeba od Skyrimu. Počkáme do svítání. A? Jesteś tu jeszcze, siło nieczysta? Kur zapiał, a ja mam się dobrze. Tyle, że czystym bym się... A zaproszenie ma? Ma. To wejdzie. Życzę wielu zwycięstw na arenie. Idziemy do areny. Tu się w podstacie nauczymy bojować, a ja już umiem tak jak bojować. Ale tak jako... Ono nam to uczy, obtížnost podle toho, kolik... Potvor porazím, ale nejdřív nám to zase udělá nějaký ten tutoriál. Jop, to vím. To máme. Ocelovej meč. Ten je na lidičky. A můžu provádět ani chvíli útok. No, maso trochu. Jo, jo. Čau, Raptorusy. Jo, to máme výdrž. Jo, se budeme bránit. Do faka. Jak to, že nemůžu útočit? Ha ha.
Tak se mi to líbí. A teď ho dokončíme. A pěkně. No. To by se hodilo umět bojovat jako Geralt. Jop. Vezmeme si znamení. Tam vezmeme si třeba... Draptorus. Joj. Dofaka, já hořím. Vidíte, ono to tak jako zpomalý část. No fakt, a on se zlal kamennýho chrliče. Tak. Ostrožně! Dám radost! Do faka. Zaraza. Anio! Zapře, co se zlato! Tak, pojď, hejte. A tady začne si je kamarádi. Ostrožně! Dám rado obstavě krula! Jop. Jop, do faka. Irden mám rád. Jsem třeba vědět, že vůbec nepoužíval. Ale to bych jsem tak chodil, já jsem dala pozor, zapomněl jsem, že karliči bouchají. Bedna, milujem bedny. Oj. Máme tu vrhací díku. Petardy jsou hustý. Past. Blbej. Až musíte používat jenom to, co vám řeknu. Pasky, co? Tak a teď si vezmeme díky. Do faka. Se teleportuje první. Postup, jasně. Nová úroveň. Jo, a máme taky mutaginy. Mutaginy jsou, tak počkat. Co si vezmem? Ej. Regenerace výdrže mimo. Boj. Regenerace výdrže se hodí. Zdraví taky. Schopnost odrážet smíchy. Zdraví schopnost odrážet, či jsem přečet schopnost odrážet smíchy. No, trochu fail, no. Hej, máme mutagen. Kterou použijem. Jsme to zmutovali. A já se asi vezmu výdrž. Už nemám talenty, nevím, tak.
poslední zkouška. Teď právě budeme bojovat. A jak budeme bojovat? Tak. Jop, já vím. Tak nám to vezme to, takže vyvážená dýka. Šrapnely, to je ochromí a omráčí. Nejdřív položím všude pasti. To je jasný. Jojo. Položíme všude pasti. Tak, teď si vezmeme tyhle pasti. Protože pokládat pasti během boje je trochu nepraktický. Když to jde samozřejmě taky. Jsme použili všechny pasti. Tak, inventář, co tady má? Takže teď použijem... připravíme si petardy. Olej proti hmyzu. Vyšencův je. Olej proti lidem. To pak asi použijem. Tak. Vlaštovka tu vypijem a Mariborský les taky, takže... Jo, já vím. Meditace. Vypít elixíry. A vypijem teda Mariborský les. Pink. A Vlaštovku. Víte, jak nám narostla toxicita? Vypít. Jo, vypijem elixír. Jaj, a co to půjdeš teď? Ty vado, mě teď došlo. Já taktizuju v boji. To normálně nedělám. No a teda ne, že by tahle taktika za ní zůstala. Na začátek se asi objeví lidi. Takže použiju ještě tohle, oběšencův jet. Ne, moment, použiju oběšencův jet na ocelovej meč. A olej proti hmyzu na stříbrnej meč, jasně. Faka. Do faka. To potřebujeme art, aby jsme mu probourali ten štít. Dofaka, už přišel další. Dofaka, už jsem skoro mrtvej. Yep.
Do faka ja mě zabila vlastní pás! Fuck! Co si nedá pozor. Doporučujeme ti následující úroveň obtížnosti střední. Já si radši vezmu nízkou. Tak. Ale hraju na střední, jo? Zkouším to, je to zajímavější. On tenhle pát už bude dlouhej, co? Když tak to někde rozpůjeme, že? Wow, já tuhle knížku si pamatuju. To bylo v jedničce a taky to bylo. V nějakém díle. To jsou už vždycky úryvky z těch, co on tam Sapkovsky napsal těch knih. Joj, to mi připomíná, že bych to měl dočíst. Já jsem přečetl asi první dvě, nebo tři. A další jsem to nečetl. Autor neznámý. Tak ten showtor má štěstí. Ten autor má štěstí, že je neznámý. Takže teď. Teď teprve začíná ta epická část. Protože začíná ta hra. Už končil tutoriál. Víte co? Jo, já asi nemám ozvěnu, pač neslyším ani u sebe, že bych měl ozvěnu, ale ono se mi tak zdá, že nenahrávám, takže mám takový strašný blbý pocit, že mě vůbec neslyšíte. Tak si to můžu přečít. Tuhle hru jsem dostal. Jo, to byl konec úplně a odpečky jenom vám se nespoňuji. No ale vidíte, tady vlastně máte napsané. To bylo dobrý. To mě úplně překvapilo ten konec. Protože fakt jsem jako nečekal. Já už jsem, když jsem to dohrál, tak jsem věděl, že je dvojka. Ale myslel jsem, že tu dvojku prostě udělal jenom, že jednička měla úspěch, tak uděláme další díl. A ne. Pak při ty jedničce tam udělali, že ty na pokračování prostě. Se mi líbí. Prší, jim se leje, kam děláme, pojedeme, neletá, pořka zlepšitá. To musí být na Luka. Teď jsme v lese, tak pojedeme na Luka. Pojedeme na Luka, co ty jizvy? Co říkám, jak chceš ještě držit pohromadě. No. No ale chápu, jak může někde takhle se přijde. Teď bych do něj píchnul špenlík a můžu si to jeho tělo rozpadlo a stejně by mě zabil. To nezabil, sáží si do něj chtěl zabít tohle. Jo, tohle je úplný začátek, to je vlastně ještě předtím, než co bylo vidět v jedničce. Což je divný, on je takový pomíchaný. Bez jedničky to trochu nedává smysl občas, ale... Tak to. Jaj, nejsem mi načtej, tak si... No chodźcie, szósteczki, do tatusia. O kurwa. 20 orenów dla wujka. Zobacz, obudził się. Zwariowałeś? Nie wchodź tam. Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi. Prawda, mistrzu Geralcie? Powtórz rzut. Bo co? Kości się nie poturlały. Że niby oszukuję? Odszczekaj to! Ty patrz, znowu się obudził. No blik, wolę. Łowca potworów, patrzcie go! Zwykły kurwisyn! Słyszałem, że wiedźmini to sieroty zbierane po gościńcach. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w przesilenie z wiedźmami się dupcą. Stąd te ślipia plugawe. Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierząt. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. Jeśli to trochę zostawić na pamaty. A gdzie zostaje o nic? A ten zaczątek się pamatuje, patrzcie, nie epik. Na ta grafika. Dotąd nie było okazji. Vernon Roche. Tak. Niestety mam zajęte ręce. Głupiec ze mnie. Wes! Ja się wolę mnie pak rozważyć. Jo, víte, co se mi tady strašně líbí. Já se ho můžu pokusit utíct. Rozkuj go. A přitom mě zabije někdo jiný.
Že to v podstatě nejde, ale chápete, je tam ta možnost. To se mi líbí. A tomhle let's play to dělat nebudu, až my si chceme zda dál, že my nechceme se pro... Dal bych si rovný. Geralt, zřejmě. To s tím vůbec nesouvisí, ale to je představíš úplně nás? Nie trzeba. Przynieś coś do picia. Nie będziemy tu siedzieć o suchym pysku. To je moje rzecz. Opowiesz mi wszystko, co pamiętasz. O szturmie i o tym, co wydarzyło się w Samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. Dowodzę oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo. Żebyś wiedział. Najwyżej wrócisz do lochu, a jutro publicznie cię wytrzebią, obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic? Za temerię. Chwalebne. Od czego mam zacząć? To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. Tak. I żeby było jasne, byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia. Takže tohle, jak mě teď vyslýcháte, po bitvě. A tohle je ta bitva. Teď budeme jako v té bitvě, že jo, že mu to vypráví. Možná už budu končit s let's playem, aby nebyl zase tak dlouhý jako s tím Morrowindem. A když tak to zase, to předělám. No, ono to jedno. No jo, no, prsty na nohu, můžeme mít lepší textily, ale co? To nás to nezajímá, to vidíme asi třikrát za hru. Červený. Pěkný červený nádech. Já chci ten roh, co tam myslím. Ten roh, vidí toho tam. Já chci roh. Oj, tady jsi. Žuž, hořaníčku. Wiedźminie, śpicie! Dobra hudba. Jego wysokość król Temerii, Pontaru, Mahakamu i Soden, senior protektor Bruce. Nasz stary kamoś. Wzywa mistrza Geralta do siebie. Przekaż, że zaraz będę. Przykro mi, że przeszkadzam, ale król... Wiemy. Ja pole, to udanego dnia, pani, wiedźminie. Ten se podívá a to zabije. Głupia wojna. A mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. Mądrych wojen nie ma, Triss. Co w takim razie powinnam doradzić naszemu chutliwemu monarsze? Nie zakochiwać się, nie płodzić mękartów. Nie wywoływać głupich wojen. Genialne. Ale zdajesz sobie sprawę, że te bękarty mogą w przyszłości ubiegać się o tron i wywołać jeszcze głupszą wojnę? Co nie zmienia faktu, że... Ta. Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są. Ale lepszych nie mamy. Dlatego pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku opuszczamy dwór. Geralt ma obecnie epickie obecnie zbroje. Upłynie wszystko epickie. Znów śniłeś o dzikim gonie. Mhm. Mam przeczucie, że ten sen jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka. Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Kto wie? Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże. Coś nie chcę, aby się... Jeden ze zwiadowców zarzeka się, że widział smoka nad rzeką. Twierdzi, że natknął się na komando z Coyatelli, byłoby po nim, ale nadleciał smok.
Elfy padły na ziemię, bijąc pokłony, a on uciekł. O. W centrum cywilizacji? Geralt. Poza tym, z tego co pamiętam, wiedźmini nie polują na smoki. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie. Masz rację, smoka tu raczej nie ma. Ale może jest widłogon albo oszlusk. Wyrośnięta wiwerna. Sądzę, że w tej historii prawdziwe jest jedynie to, że zwiadowca czmychnął przed elfami. Jak się udała sekcja niedoszłego królobójcy? Koszmar. Minął już miesiąc, od kiedy go zabiłeś. Ludzie króla próbowali zrobić sekcję sami. Banda amatorów. To, co przyjechało na wozie, trudno nazwać zwłokami. Król nie ufa nikomu. Ustaliłaś coś? Źrenice adaptowały się do światła. Prawdopodobnie widział w ciemności równie dobrze jak ty. Nie byłam w stanie ustalić jego wieku. Chcesz powiedzieć, że zabójca, który miesiąc temu przekradł się przez wszystkie straże i nieomal zabił króla i mnie, był wiedźminem? Mówię tylko to, co wykazała sekcja. Nikomu nie chwaliłam się tymi rewelacjami i nie zamierzam. Wiem, co to może dla ciebie oznaczać. Skorpa. Teraz jesteś obrońcą, królewskim wiedźminem, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Pora zmierzyć się z chutliwym królem i jego głupią wojną. Dołączę później. Tak. Wyprowadzamy trezor. Faklak, nie mam racji. Ale to widzicie parę salpie do lewo. Jestem bohaty. Ja to się kupimy jeszcze tylko do zachodu. Czołem, panie sierżancie! Kompania do apelu! Coś było, cymbale! Skąd jesteś, nędzny wypierdku? Z odmętów, panie sierżancie! Wszyscy masz odmęty! Odmęty Wayne'a! Tak jest, panie sierżancie! Spocznij! No, a teraz słuchajcie! Niebawem idziemy do boju! To przyjemna wojenka! Gdy... Za stary na to... Nieźle napierdalają te trosze! Wiedźminie, może wygłosisz mowę do żołnierza? Masz ochotę wspomóc naszą sprawę? Jaką sprawę? Ano, mamy tu taki fundusz pomocowy dla weteranów. No, no. Dał się ktoś na to naciągnąć? To nie żadne naciąganie, tylko siłowanie. Siłowanie? Tak, albo co? Wyciągasz kasę i siłujesz się ze mną. Jak wygrywasz, zgarniasz pulę. Jak nie, no to cóż, kasa idzie na fundusz. Zmierzymy się? Tak, taka. Widzimy dwa ureni. Może da się to załatwić bez bitwy? No to się musimy kupić zdrowego drogę. Ja chcę tak uszkodzone działać. Musicie uderzyć też na gazetę. Nie z toho oranżeriu. To nigdy do ścieżki, protože tam jest masę zobaczyć. No proszę, siły to ci nie brakuje. W domu teraz siadają do stołu. Nie chcę grać. A czemu radzi mężczyzna? Chyba nie. Chyba nie. A nigdy ze to nemeruje Hugo. Można nie. I to kopiemy. Można nie. Oltest kazał ci przekazać, że ci jajam. Przejścia nie ma! Iść do kontaktu. Bogowie są zdane. Lej. Piękny dzień na bitwę. Nie bójcie się, ekscelencjo. Jesteśmy poza zasięgiem kuszników. Przyznaję, panie, iż nie jestem wojownikiem. Wolę raczej szermierkę słowem. A, to mam już. Wreszcie jesteś. Strajcy królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać zdrajcom! Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę. Ma jednak pewną wagę. Wasza wysokość, proszę się ukryć. W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty.
Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że wasza wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. 2 lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Panie, co sądzisz, ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, wasza wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie żyją. Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja wybaczy, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak się zwoł? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Normalnie, Sadorze. Za wieloletnią służbę koronie mianuję cię dziesiętnikiem strzelców. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Uje, wyleciał. Ku, krokodil. I o tej brumy siedzba. Jest to strasznie ciężko. Wasza wysokość, proszę wybaczyć, miałeś pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bękarty, gdy... To nie są żadne bękarty! To moje dzieci! Jeszcze raz usłyszę słowo bękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy panie. Proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i... W życiu mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię! Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem! Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. Dzięki Geraltowi z Rivii moja córka Adda żyje i jest żoną Radowida Redańskiego. Rozumiem. Obawiam się, że nie, ekscelencjo. Wiem, że młody królik tylko czeka, aż wyciągnę kopyta. Król Radowid Redański z całą pewnością życzy waszej wysokości zdrowia i długiego życia. To nawet nie było śmieszne, ekscelencjo. Stare rody nigdy nie uznają redańskiego króla. Adda będzie musiała się zadowolić Redanią. Zrozumiałem. Kwestia dziedziczenia nie jest jeszcze ustalona. Wasza wysokość, proszę o pozwolenie na odejście. Padaj pryć, padaj pryć! Zezwalam. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku. Ale Triss Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem? Niespecjalnie. Ekscelencja spocił się ze strachu, ale to zostanie mi ha! Widzę, że humor ci dopisuje. Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy? Zaklełem mu prawdę. Triss zrobiła sekcję. To mógł być Wiedźmin. Wiedźmin? A co ja wam kurwa zrobiłem? Nieważne. Wiesz coś więcej? Nie nosił znaku cechowego, ale to nic nie znaczy. No, no. Nie jeden na twoim miejscu trzymałby gębę na kłódkę. Triss złoży mi raport po bitwie. A teraz zajmijmy się zdrajcami. Jak strzelacie, łamagi! Żołnierzu, luneta! Co tam się dzieje? To Echeverry! Łap, Wiedźminie! Walimy w czerwony pióropusz! Skorwiel przysięgał mi doskonną przyjaźń. A to ale prawie jesteś... Mów, ile podnieść! Ja wiem, że to jest 2,5 stopnie, to wiem z tej knihyczki, co mam w barangce. Ale jak mam tady nawiedzę, aby to było 2,5 stopnie, protože ja z tej knihyczce nevyznám. Dva i půl stopně. Jo, já to dál, už vím. Tak 3, 2, 1. Dále si mám kapu. Ne! Tak mám i tedy na půl stupně. Trafiliśmy bydlaka. Uchylím se. A, tak nic. Jste viděli, jak jsem krew, dorvěme go na murach. Za mnou, Wiedźminie! Tak. Ja. Spidu.
przynajmniej tak robię na ten temat. Na czytani. A tohle? Ještě nejdřív si podívám nastavení. Hra. Jo. Tak a teď. Uložím hru. A zatím zdar. Možná mi to ještě dneska dáš pát. Vždycky taky ne tak. Zdar lidi.